Cześć, listku. Zastanawiałeś się może kiedyś, jakim cudem my przetrwaliśmy? Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Jakże fascynującym odcinku, ponieważ spotykamy się tutaj, moi drodzy, dzisiaj z zestawem LEGO Creator 4916 mini zwierzęta. Zestaw 10-letni około. Jeden z pierwszych zestawów takich zwierzęcych z LEGO Creator. Jak wiecie, ja te zestawy, tak zwane zwierzęce, nie wiem, stworzeniowe z Creatora, w ogóle seria Creator jest moją ulubioną serią z LEGO, zacznijmy od tego. Wszelkie serie zwierzęce, takie jak na przykład te były dinozaury, które mam, którego mam zresztą, były smok, którego zresztą też mam, bardzo mi się podobają. Sama opcja te przebudowywania na trzy opcje jest w ogóle fenomenalna, jak dla mnie, z tym, że mamy jeszcze instrukcję. Jest to taka namiastka też lat 90., gdzie zawsze mieliśmy alternatywy, choć bez instrukcji, więc taka lepsza wersja. No i te zwierzątka, moi drodzy, zawsze mnie fascynują, a tu mamy do czynienia z jednym z pierwszych, nawet jeżeli nie pierwszym zwierzątkiem. I powiem wam szczerze, że trochę mnie to fascynuje, patrząc na to, co tu LEGO wydało te 10 lat temu, że to nie miało takiej klapy finansowej, że LEGO powiedział: ej, dobra, słuchajcie, te zwierzątka to w ogóle nie chodzą, porzućmy ten temat. Widocznie to się musiało sprzedawać na tyle, że oni podłapali temat, zaczęli je rozbudowywać. No chyba, że się nie sprzedawało, a ktoś podjął temat, że dobra, skupmy się teraz, nadróbmy to, co robiliśmy źle i róbmy je dobrze i się będą sprzedawały. Ale nie chcę mi się w to wierzyć, bo jednak w dzisiejszym świecie raczej się porzuca temat, kupuje licencję, takie mam przynajmniej wrażenie, i licencja się zawsze sprzeda. Moi drodzy, natomiast wtedy wydawano, te ponad 10 lat temu, właśnie takie zwierzątka. I to były pierwsze zwierzątka z Creatora i naprawdę jestem pod wrażeniem, jeżeli ktoś to, tak mówię, kupował, bo mu się naprawdę podobało, bo nawet ja muszę przyznać, że no nie było to za specjalne. Zacznijmy od tego, że tutaj tak naprawdę nie mieliśmy zawiasów kulkowych, pomimo że one już istniały wtedy, jeżeli się nie mylę. Mogę się mylić, bo ja wtedy miałem przerwę od LEGO, ale wszystko było robione, o, na takich tutaj, widzicie, tutaj tych zawiasikach. W związku z tym ogon się poruszał, oczywiście, i super, ale tylko w tej płaszczyźnie. Ręce poruszały się nam, o, w taki sposób, po czym tylko też tak. Te palce, te jego łapy były... no nie za specjalne, nawet powiedziałbym, że nie wiem, czy przypominałyby łapy. Ogólnie musiałem też się srogo zastanowić, że to jest małpa, jakbym ją zobaczył z daleka. Nogi, spójrzcie, na jakichś tu ciekawych klockach się poruszały, aczkolwiek to akurat jest ciekawe rozwiązanie. Dziwię się, że tu został wykorzystany taki klocek z studem, a nie płaski. No i stópki również poruszały się, ale tylko i wyłącznie, o, w taki sposób, jak tutaj widzimy. Brzuszek fajnie jeszcze został odzwierciedlony. Buźka nam się poruszała prawie wokół własnej osi, bo blokowały ją tutaj uszka i na szczęście całkiem dobrze. No i posiadał on jeszcze paszczę, która, uwaga, no, chciałem to pokazać, bo czasem niestety tutaj stąd się odkleja razem z tym elementem. Więc też nie jest za specjalnie i w ogóle nie jest za specjalnie, moi drodzy, jeżeli chodzi o tą paszczę. Oczka, no jak widzimy, widocznie wtedy jeszcze nie było tych groszków z narysowanymi, nadrukowanymi oczkami, więc co tu robić? No jakoś inaczej się ta małpa, jakże przygarbiona, no chyba przy komputerze za dużo siedziałaś i się garbiłaś. Za dużo w gierki, małpo, grałaś. Dali ci laptopa i co? A z tyłu jeszcze też szare elementy, sam ogon szary, łapy szare, może gdyby całość była jeszcze brązowo-beżowa, to piaskowa, to byłoby lepiej, ale te szare elementy psują jeszcze efekt. Sytuację miało chyba trochę uratować ten listek, za którym on się mógł kryć, no i nie dziwi mnie, że zrobiłem taką opcję, żeby się mógł kryć, bo z jego wyglądem to powinien się kryć chyba jednak, moi drodzy. No i chciałbym usłyszeć waszą opinię, co wy na ten temat sądzicie, czy istnieliście już na ziemi te 10 lat temu i czy kupowaliście takie zestawy, które... no nawet ja uważam, moi drodzy, że są po prostu szpetne i o ile rozumiem niektóre związania, że są robione, ja zawsze jestem przeciwnikiem takiej 100% dosłowności, ale to zdecydowanie zbyt znów daleko od realności, że to jest małpa, się nawet musiałem domyślać trochę, nawet chyba wyczytać z Bricklinka, moi drodzy. Zestaw trafił na mój sklep przystańklocków.pl i ktoś go kupił, czyli jednak cieszą się, moi drodzy, jakby tutaj, prawda, jakąś miłością te zwierzaczki, ale myślę, że bardziej jako efekt taki na półkę do postawienia, jako fragment historii LEGO, niż coś, gdzie się można kolegom pochwalić, bo jak ja poszedł do kolegi w 2012-13, czyli już jakiś czas po premierze tego zestawu, no to kurde, bym się zdziwił, że ej, co ty, ile ty masz lat, że takie mocki liche budujesz? On powiedział mi, to jest zestaw, a ja bym powiedział, co ty gadasz? Tak by to wyglądało, moi drodzy. No słabo. I tak jak mówię, trochę się dziwię, że te zestawy przetrwały, ale na całe szczęście przetrwały, bo dzisiaj te zwierzątka wychodzą w bardzo dobrych wersjach, bardzo ładnych wersjach i w wersjach, które ja sam kupuję.
kupuję, a Sera Creator jest moją ulubioną, no ale oby nie wróciła do takich czasów jak te. Więc czy, moi drodzy, kiedyś było lepiej? Nie zawsze. Ale to już wiemy, bo nieraz były odcinki, które pokazywały, że nie zawsze było lepiej. Czasem dostawaliśmy takie rzeczy, że hej. I nie mówię tu tylko o Galidorze, czy o innych takich śmiesznych seriach, ale po prostu, nie? No śmieszny, śmieszny, sami przyznacie. Karykatura trochę, niezbyt fajny, schowaj się za tym krzakiem i czekaj na opinie, komentarze moich widzów, co oni o tobie napiszą i zobaczymy, co oni o tobie napiszą. Mam nadzieję, że napiszecie, a mam nadzieję, że pomimo tego, jak to wygląda, zostawicie to subskrypcję, bo innych ciekawych odcinków nie będzie tu brakowało w najbliższym czasie, a i w ogóle w zeszłych czasach też było nie mniej ciekawych odcinków. No skoro wspomniałem o ciekawych czasach, czyli Galidorze, zajrzyjcie tutaj, a co takiego ciekawego? Nie wiem, teraz mi nie przychodzi na myśl, ale w momencie, jak będę rzucał filmik, coś innego szpetnego mi przyjdzie na myśl i rzucę wam to tutaj. A jeżeli lubicie szpetności, na kanale WTF Kloc odnajdziecie się perfekcyjnie. Dzięki, że byliście. Bye!